większość tych surowców, które tutaj są niezbędne, kontrolują niestety kraje ze wschodu. Są też problemy po stronie krajów takich jak właśnie Chile czy Peru. To są dwaj najwięksi producenci miedzi na świecie. No rośnie właśnie, polepsza nam się ten sentyment, czyli rośnie nam zapotrzebowanie na uran. Kolejne kraje zapowiadają budowę reaktorów. Wszystko wskazuje na to, że tutaj także, jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich, nie będziemy w stanie tych pierwiastków pozyskiwać tak nagle z marszu. Zaniedbano inwestycje. Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Chojnacki i Kwiecień. Dystrybutor i producent inwestycyjnych sztabek i monet ze złota i srebra. Agencja marketingowa Efektownia. Wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Fullbacks. Polska firma na miejscu w Chinach. Kompleksowa obsługa importu. Konrad Pietruszka, inwestor, analityk rynku surowców w Independent Trader. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Tradycyjnie, jak to na nam zależy, od razu przechodzimy do sedna. Dotychczas, wydaje mi się, obserwowaliśmy na świecie rywalizację o węglowodory. A jak jest teraz? Według mnie będziemy teraz szli mocniej w kierunku metali, ponieważ najpierw w wyniku kryzysu energetycznego, kiedy podczas lockdownu bardzo mocno ograniczono wydobycie niektórych surowców, jednocześnie gospodarki różne na całym świecie, wychodząc z lockdownów, bardzo mocno zwiększyły popyt na te surowce i poszły w górę ich ceny. Następnie w lutym ubiegłego roku Rosja najechała Ukrainę i ten kryzys energetyczny pogłębiła. No, zaczęły się dyskusje o tym, że poszczególne kraje muszą dążyć do niezależności energetycznej. No i to siłą rzeczy wiąże się z tym, że konieczne będą inwestycje. Inwestycje w fotowoltaikę, inwestycje w turbiny wiatrowe. No i żeby to wszystko zrealizować, potrzebne są surowce. I tak się właśnie składa, że większość tych surowców, które tutaj są niezbędne, kontrolują niestety kraje ze wschodu. Zachód bardzo mocno tą kwestię zaniedbał, więc teraz, tak jak dotychczas właśnie mieliśmy tą rywalizację o węglowodory, tak teraz przejdziemy do rywalizacji o kilka kluczowych metali. No właśnie, jakie konkretnie są to surowce? Oczywiście tych surowców jest co najmniej kilka, natomiast jak miałbym wymienić te surowce, które mają najlepsze perspektywy w związku z tym wszystkim, to na pewno byłaby to miedź, na pewno będzie to uran, grafit, co prawda, który nie jest metalem, ale jest też bardzo ważnym surowcem, i metale ziem rzadkich. To może najlepiej będzie, jeśli omówimy po kolei wszystkie z nich. Prosiłbym o rozwinięcie tematu miedzi. Okej, to jeżeli chodzi o miedź, to od strony popytowej sytuacja wygląda świetnie. Tutaj już pomijając to, że miedź jest bardzo szeroko wykorzystywana w gospodarce, no to będzie na nią bardzo duży popyt właśnie w związku z tymi projektami OZE, ponieważ żeby to jakoś dobrze zobrazować, żeby wyprodukować 1 MW energii w ramach OZE, potrzeba od 4 do nawet 10 razy więcej miedzi niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych elektrowni. Tą wyprodukowaną energię następnie trzeba jakoś przetransportować, czyli potrzebne są kable, przewody. To również wymaga olbrzymiej ilości miedzi, a na końcu ten prąd jest odbierany przez urządzenia, które także zawierają w sobie bardzo dużo tego metalu. I tutaj mogę wspomnieć przykładowo o samochodach elektrycznych, bo jak wiadomo, globalnie następuje przejście od pojazdów spalinowych do elektrycznych i żeby wyprodukować samochód elektryczny, potrzeba 2 czy nawet 3 razy więcej miedzi niż ma to miejsce w przypadku spalinówek. I teraz tak, mamy tą stronę popytową, natomiast od strony podażowej sytuacja wygląda fatalnie. Po pierwsze, przez ostatnie kilka dekad praktycznie nie inwestowano w nowe odkrycia. Kopalnie, które teraz są eksploatowane na świecie, mają nierzadko po kilkadziesiąt albo nawet i ponad 100 lat, a złoża, które pozostały do wydobycia, są coraz gorszej jakości. Jest taki parametr, taka miara przy wydobyciu, to jest grading, i ona nam mówi, ile metalu występuje w
powiedzmy w tonie wydobytej rudy. No i tak się składa, że od lat 80. do dziś ten grading w przypadku miedzi spadł nam o ponad połowę. To znaczy, że gdybyśmy dzisiaj chcieli wydobyć tyle samo miedzi, ile wydobywaliśmy w latach 80., potrzebne by było po prostu przetworzenie dwa razy większej ilości rudy. I ponadto są też problemy po stronie krajów takich jak właśnie Chile czy Peru. To są dwaj najwięksi producenci miedzi na świecie. Jak dobrze pamiętam, to Chile i Peru odpowiadają za około 40% podaży miedzi. I teraz tak, w Chile, już pomijając problemy polityczne, od ponad dekady kraj mierzy się z suszą, a woda jest kluczowa, jeżeli chodzi o branżę wydobywczą czy też hutnictwo. No i poszczególne firmy muszą sobie jakoś dostęp do tej wody zapewnić, między innymi inwestując w stacje odsalania, gdzie po prostu woda z oceanu jest wykorzystywana na ich potrzeby, no ale to sprawia, że te firmy mają większe koszty. Z drugiej strony rząd narzuca tym firmom limity wykorzystania wody, przez co one nierzadko nie są w stanie tym limitom sprostać i dostają kary, więc to również uderza w te firmy. Jeżeli chodzi o Peru, no to tutaj, jeżeli chodzi o ten kraj, to standardem są protesty, natomiast protesty, które miały miejsce ostatnio w tym kraju, były wyjątkowo intensywne. I tutaj jak to uderza w branżę górniczą czy wydobywczą? Uderza w ten sposób, że szturmując kopalnię, niszczona jest infrastruktura do wydobycia, tworzone są blokady dróg, przez co z jednej strony producenci czy firmy wydobywcze nie są w stanie transportować urobku, a z drugiej strony nie są w stanie też się zaopatrywać w surowce niezbędne do swoich operacji, czyli między innymi paliwo. No i właśnie od strony podażowej ta sytuacja wygląda fatalnie w tym sensie, że tej miedzi po prostu nie da się wziąć z dnia na dzień. Potrzebne są nowe projekty, to było bardzo mocno zaniedbane, więc jeżeli tej miedzi nie da się po prostu pozyskać z dnia na dzień, no to cena będzie musiała pójść w górę i właśnie dlatego rozsądna ekspozycja na miedź to uważam jest konieczność. No to kolejny surowiec, uran. Okej, no uran to jest w zasadzie mój ulubiony surowiec. Tutaj sytuacja jest bardzo prosta. No od tej strony podażowej sytuacja przez ostatnie powiedzmy 10 lat była tragiczna. Wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy w Fukushimie w Japonii doszło do katastrofy jądrowej i w wyniku tego bardzo pogorszył się na świecie sentyment, pogorszyło się nastawienie do energetyki jądrowej i do uranu. Tak jak u szczytu poprzedniej Hossy na rynku uranu mieliśmy między 400 a 500 firm wydobywczych, wydobywających uran, tak w pewnym momencie doszliśmy do 45. Dążę do tego, że na rynku firm, które są w stanie zwiększyć podaż, no zostało tak naprawdę kilka. Z drugiej strony polepsza nam się ten sentyment, czyli rośnie nam zapotrzebowanie na uran. Kolejne kraje zapowiadają budowę reaktorów, zapowiadają restarty wcześniej wyłączonych reaktorów, tak jak na przykład Japonia, czy też przedłużają żywotność swoich reaktorów, które są teraz w użyciu. No, czyli będziemy mieli po prostu, mówiąc krótko, rosnący popyt na uran. No i tutaj jest pewien problem, bo sytuacja różni się od tej, jaką mieliśmy podczas poprzedniej Hossy, ponieważ teraz na rynku oprócz elektrowni są też fundusze, takie jak fundusz Sprota, czy fundusz stworzony przez Kazatomprom, czyli jednego z wiodących producentów uranu na świecie, które te fundusze po prostu skupują z rynku surowiec, sprawiając, że jest go mniej dla elektrowni. I co jeszcze ważne,
na zachodzie, czyli w Europie czy też w Stanach, bardzo mocno polega się na uranie pochodzącym z Rosji. Temat rozwinięcia sankcji o import uranu właśnie z Rosji, no to jest temat żywy i prawdopodobnie prędzej czy później do tego dojdzie. Czyli innymi słowy, zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone są uzależnione od uranu pochodzącego z Rosji. Jeżeli chodzi o uran, to warto jeszcze dodać, że o ile przez ostatnie, powiedzmy, 2 lata bardzo mocno polepszył się sentyment, co chwilkę czytaliśmy jakieś pozytywne wydarzenia dla branży uranu, to tak naprawdę cena oscylowała wokół $50 za funt, więc jest nadal daleko do $140, które uran osiągnął w 2007 roku, no ale jest wyżej niż wtedy, kiedy my po raz pierwszy raz w ramach Independent Trader wspominaliśmy o uranie, a było to mniej więcej wtedy, gdy miał on gdzieś około $20 za funt. Grafit. Okej, tutaj z grafitem temat jest ciekawy o tyle, że kiedy inwestorzy słyszą, czy interesując się inwestycją w metale, w surowce wykorzystywane w bateriach, na przykład takich bateriach do pojazdów elektrycznych, no to skupiają się na tych surowcach, które są stosowane w katodzie. Powiedzmy, dla tych, którzy nie wiedzą, elektroda, znaczy bateria, akumulator składa się z 2 elektrod. Jest tam anoda i katoda. I właśnie do katody wykorzystywane są metale takie jak lit, nikiel czy kobalt, o których tak dużo się mówi. Natomiast w anodzie głównie wykorzystywany jest grafit. I tutaj w zasadzie nie ma dla tego grafitu żadnego sensownego zamiennika, ponieważ grafit ma dość unikatowe właściwości, a jednocześnie podaż grafitu na świecie jest kontrolowana głównie przez Chiny. I tutaj mówię zarówno o tym graficie, który wydobywany jest ze złóż naturalnych, czy też o graficie syntetycznym. Ciekawe mogą być też słowa, które jakiś czas temu wypowiedział Elon Musk, że ich baterie, czyli baterie wykorzystywane w Teslach, nie powinny nazywać się bateriami litowo-jonowymi, tylko właśnie niklowo-grafitowymi, dlatego że grafitu w bateriach jest aż 30%, no blisko 30%, czyli wielokrotnie więcej niż na przykład litu. Mało tego, grafitu bardzo dużo zużywa się podczas produkcji baterii, czyli na etapie produkcji tego odpadu jest więcej, więc realnie tego grafitu potrzeba naprawdę dużo. No i jeszcze wymieniałeś metale ziem rzadkich. Tak, z metalami ziem rzadkich sytuacja wygląda tak, że zarówno ich wydobycie, jak i przetwórstwo, czyli rafinację i separację, kontrolują Chińczycy. I to Zachód zaniedbał wybitnie, ponieważ bardzo mocno uzależnił się od Chin. Natomiast od pewnego czasu są po prostu plany budowy dużych zakładów. Niektóre są już w trakcie realizacji. To są zakłady w Teksasie czy w Australii. Chodzi mi tutaj o zakłady do separacji tych metali ziem rzadkich, ponieważ kiedy się je wydobywa, one często są w takiej zmieszanej formie i trzeba to odpowiednio przetworzyć, czyli trzeba mieć odpowiedni zakład i trzeba mieć odpowiednią technologię. I tutaj Chińczycy naprawdę dominują. I Chińczycy widzą też, że kraje takie właśnie jak Stany czy Australia próbują troszeczkę grać na własną rękę, czy budować własny łańcuch dostaw metali ziem rzadkich, no i sabotują te wysiłki. W jaki sposób je sabotują? No między innymi w ten sposób, że plan budowy zakładu przez firmę Lynas Rare Earth w Teksasie jest sabotowany przez Chińczyków w social mediach różnymi wpisami mówiącymi o tym, że dojdzie do skażenia po prostu w Teksasie w związku z tym. No i niestety wszystko wskazuje na to, że tutaj także, jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich, nie będziemy w stanie tych pierwiastków pozyskiwać tak nagle z marszu.
zaniedbano inwestycje, więc no, trzeba coś z tym robić. A przypomnijmy, że metale ziem rzadkich to jest grupa 17 pierwiastków, które są niezbędne po to, żeby tworzyć nowoczesne technologie, ale bez nich też nie działałyby telefony komórkowe, nie działałyby też komputery. No dobrze, no to mamy te surowce, które według Was mają dobre perspektywy. To jak w takim razie w Waszym teamie, w Independent Trader, podchodzi się do inwestowania w te surowce? W ogóle surowce mają, no są dość specyficznym rynkiem. One się zachowują zupełnie inaczej niż powiedzmy akcje. Na rynku akcji często jest tak, że mamy wieloletnie wzrosty, które są przerwane krótką, ale intensywną bessą. Natomiast na rynku surowców często jest zupełnie odwrotnie. Są długie spadki i nagle, na przykład w obawie o to, że danego surowca może zabraknąć, dochodzi do zwyżki notowań. No i taka specyfika rynku surowców sprawia, że po prostu przyciągają one spekulantów, którzy wykorzystują kontrakty terminowe, czy też instrumenty oparte na kontraktach terminowych. No wiadomo, to są ryzykowne aktywa, często oparte na wielokrotnej dźwigni. Nasze podejście jest zupełnie inne. No my wolimy korzystać z funduszy zabezpieczonych fizycznym metalem. Wolimy korzystać ze spółek, czy też ETF-ów na poszczególne spółki. Mhm. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o surowce, to mam takie przemyślenie, a mówię to na podstawie kilku ostatnich lat, jeśli chodzi o te moje wywiady, że to jest najmniej sexy, najmniej atrakcyjne, to znaczy nieruchomości, te materiały idą super, złoto, to idzie super, giełda też chwyta, natomiast surowce, trochę jakby ludzie tego nie rozumieli, trochę to nie jest atrakcyjne, tak jak powiedziałem, zatem gdzie pogłębiać swoją wiedzę właśnie na temat inwestowania w surowce? Tutaj z doświadczenia powiem, no trzeba bardzo dużo czytać. I ja mogę w pierwszej kolejności zachęcić do czytania naszych artykułów. Raz po raz trafiają na blog artykuły dotyczące surowców. Mogę też zachęcić do śledzenia dyskusji, która bardzo często w komentarzach dotyczy rynku surowców. Natomiast dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę, no tutaj odsyłam wtedy do Portfela Tradera, ponieważ tam w ramach subskrypcji publikujemy dosyć szczegółowe raporty. Przykładowo w ramach subskrypcji publikowaliśmy raporty takie jak top 15 spółek surowcowych, czy też raport poświęcony spółkom rolno-spożywczym i nawozowym. Powiedz, od jak dawna zajmujesz się surowcami i powiedz, co skłoniło Cię akurat do tych aktywów? No bo dominują nieruchomości, złoto, giełda, a Ty jednak surowce. W sumie to nigdy nie spodziewałem się, że trafię akurat głównie na rynek surowców. On mi się po prostu spodobał. Jest o wiele łatwiej wyobrazić sobie te prawa popytu i podaży, które działają na rynkach właśnie w przypadku surowców. No znacznie ciężej, przynajmniej mi zawsze było ciężej sobie to wyobrazić, jeżeli chodzi o jakieś typowo finansowe aktywa. No i jest to bardzo szeroki rynek, dlatego dzięki temu, że zgłębia się jakiś rynek, no poznaje się też nowe rzeczy i to też samo w sobie jest jakąś wartością dodaną. A myślisz, że to jest trudniejszy rynek niż pozostałe, te, które wymieniłem? Myślę, że tak, jeżeli ktoś chce naprawdę szeroko móc zrozumieć wszystkie te surowce. No tutaj warto jednak się specjalizować. Uważam, że nie da się być specjalistą we wszystkim, natomiast można ogólnie zrozumieć pewne prawidłowości i na bazie tego próbować coś inwestować, czy też odnaleźć się w jakiejś branży i tam się specjalizować, po to, żeby zyskać po prostu przewagę nad rynkiem. Wiem, że pojawisz się jako prelegent na wydarzeniu Invest Cavs. Prosilibyśmy coś więcej na ten temat. Tak, przygotowałem prezentację Wojny Surowcowe, którą wygłoszę w piątek o godzinie 12:35 w sali teatralnej. No, dla zainteresowanych wszystkie informacje są w agendzie na stronie wydarzenia. Tak, i dodajmy, że zdaje się wstęp na Invest Cavs w Krakowie, wydarzenie jest darmowy. Tak jest, wstęp jest darmowy. Dziękuję za rozmowę. Super, dziękuję pięknie.